Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja w trybie sprostowania. Panie Ministrze, bo Pan mnie chyba źle zrozumiał, jak mówiłem o tych oszczędnościach wątpliwych. Ja miałem na myśli, wie Pan, kiedyś sprzedaż akcji KGHM-u z ceną 100 zł i to, że za 6 miesięcy te akcje kosztowały po 160 zł. Więc relacja, powiedzmy, utrata, jak analitycy powiedzieli, 2 miliardów złotych do tych milionów, to jest mała wyższego rzędu, wie pan, to miałem na uwadze i tylko to.